jest dla mnie zespół. Zespół jest dla mnie taką moją drugą rodziną, takim moim spełnieniem marzeń o robieniu czegoś, co daje radość nie tylko mnie, ale i innym. A mam nadzieję, że poprzez nasze występy, nasze kolorowe stroje, taką radość ludziom niesiemy. Taniec jest moją odskocznią od dnia codziennego. Jest moim hobby, moją pasją. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość poznania tylu ludzi, tylu jego członków. A każdy z nas jest naprawdę inny. I dzięki temu tworzymy jedną piękną, wielką rodzinę. Jestem z nich bardzo dumna i się cieszę, że jestem częścią tej wspólnoty. Być może zabrzmi to górnolotnie, ale dla mnie zespół to po prostu rodzina. Czuję się w niej potrzebna, czuję się częścią tej rodziny. Wiem, że zawsze mogę liczyć na wsparcie, na pomocną dłoń. I tak naprawdę teraz, w tym trudnym koronawirusowym czasie, właśnie tego mi najbardziej potrzeba. Naszych spotkań. Za tym tęsknię. Nie tylko za tańcem. Za tym, że się spotykamy, że rozmawiamy, że się śmiejemy, że po prostu jesteśmy. Zespół to dla mnie grupa bardzo wartościowych ludzi, z którymi lubię się śmiać, śpiewać, tańczyć, podróżować. Tęsknię za wami. Całuski. Cześć kochani. Jak tam u was? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. U mnie powiem wam, że świetnie. Zdrówko dopisuję i z niecierpliwością czekam, aż wrócimy na naszą salę prób i znowu pokażemy, jaka siła w nas drzemie. Pozdrawiam serdecznie. Dla mnie Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów to 35 lat mojego życia. Jestem jedyną osobą, która w zespole jest od samego początku. Mam tę przyjemność i zaszczyt prowadzić ten zespół od wielu, wielu lat. To są moi przyjaciele, to ludzie, którzy naprawdę wiele dla mnie znaczą. To setki ludzi, którzy się przewinęli w ciągu tych 35 lat przez zespół. Z wieloma z nich jestem zaprzyjaźniona od wielu, wielu lat do dzisiejszego dnia. To wiele przygód, to wiele fantastycznych przeżyć. Bardzo nam tego w tej chwili brakuje. Mnie bardzo brakuje ruchu, bardzo mi brakuje tańca, brakuje mi tych wszystkich uśmiechniętych ludzi, tej pozytywnej energii, którą wnoszą i którą wzajemnie sobie ofiarujemy przy każdym spotkaniu. Bardzo tęsknię. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Tulę was gorąco, kochani. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na naszych próbach i będziemy mogli dalej przygotowywać się do naszego jubileuszu, które niestety nie odbędzie się w tym terminie, jaki sobie zaplanowaliśmy, ale mam głęboką nadzieję w sercu, że odbędzie się z jakimś poślizgiem, ale się odbędzie. Całusy dla wszystkich. Pa! Dla mnie zespół ludowy jest sposobem na ucieczkę od codzienności. Czuję się tam 30 lat młodszy. Mogę pograć, pośpiewać, potańczyć, czyli robić wszystko, co bardzo lubię. Przyszłam do zespołu po jego 30-leciu. Byłam zachwycona tańcem moich kolegów. Dla mnie możliwość bycia w zespole to możliwość rozwijania swojego hobby. Uwielbiam tańczyć. No i też dzięki temu, że w nim jestem, spotykam ludzi, których lubię. Zespół to dla mnie radość. Radość z każdego uśmiechu, z tańca, z każdej próby. Jest to niezwykła historia, którą nieustannie pisze każdy członek zespołu. Kocham te tremy przed występami i dzikie owacje widowni. Tak, to o was mowa. Serdecznie dziękujemy, że zawsze tak licznie przybywacie, by nas oglądać i że zawsze nas wspieracie. A teraz wasza kolej. Czym dla was, czym dla ciebie jest nasz zespół?